Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sfer. A dzisiaj, tak jak już mnie trochę prosiło osób, pokażę wam, jak ustawić dokładnie sobie OBS-a, właściwie jak ja sobie go ustawiłem. No i w sumie zaczynamy od razu. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj ustawioną scenę. Jest to od razu oczywiście startowa strona naszego OBS-a, którą będziemy mieli. To jest standardowy OBS, nie OBS Studios, ja z takiego korzystam. Tym programem i streamuję, i nagrywam. Jak tutaj widać, mamy trochę opcji, ale zacznijmy od tego, że najpierw trzeba sobie stworzyć scenę. Scenę tworzymy właśnie takim, tym dodaj scenę, możemy przesunąć ich kolejność i tak dalej. Następnie dodajemy sobie przechwytywanie okna, monitora i tak dalej. W zależności od tego przechwytywanie gry na przykład możemy dodać. Czy tudzież do streamów potrzebne jest przechwytywanie jakiejś danej wtyczki, wtedy dajemy coś takiego. I tu nam się powinno otworzyć specjalne GUI, o właśnie widzimy je w tym momencie. No i tu wklejamy specjalne linki. No i tak właśnie robię na przykład powiadomienia na streamach moich. Ale co najważniejsze, żeby wam pokazać wszystko. Tamta część jest praktycznie nieważna, jeśli chodzi o jakość i tak dalej wideo. Z racji, że to jest tylko taka, powiedzmy, techniczna strona tego, co widzimy na ekranie. Jeśli chodzi o jakość wideo, to wszystko zaczyna się tutaj dopiero, w tych ustawieniach. I pierwsza strona jest oczywiście ustawienia główne, których praktycznie nie ruszamy, chyba że chcemy sobie jakiś język zmienić czy coś takiego. No ale tu bynajmniej się nie bawimy tym. Jest kodowanie. Tutaj musicie sami sobie podstawiać z bitrate'em. Ja daję oczywiście taki sobie bitrate 32000, jest to jakość, która sprawia to, że nie widać pikseli na moich nagraniach zbytnio. No oczywiście na streamach mam 4,5 MB internetu podpisane do streamowania. No i takie mam tutaj ustawienia, jeśli chodzi o całą resztę wkliknięć. Możecie sobie teraz zatrzymać, możecie sobie to skopiować. No idziemy teraz, daj mój pies coś tam w tle, ale dobra. No i tu oczywiście ja nie zapisuję, bo nic nie zmieniłem. Co tutaj mamy dalej? Dalej mamy nadawanie na żywo lub wejście tylko do pulpitu. Tutaj jeśli chcemy nagrywać, to zróbcie najlepiej sobie wyjście tylko do pulpitu. No i tutaj dacie docelowy sobie folder, do którego chcecie oczywiście mieć zapisywane nagrania. Co dalej? Tutaj prawdopodobnie będziecie mieli jakoś FTL lub też inną. Ja polecam wam zmienić sobie to na MP4, gdyż większość programów nie przetwarza tych FTL-ów i tak dalej. I właśnie ja sobie na przykład musiałem wczoraj, bo miałem restartowany program, dlatego mam tak mało tam scen, musiałem sobie zmienić tutaj na MP4. Także jak będziecie mieli tu inną końcówkę, zamieńcie sobie to na MP4, no i wszystko będzie śmigało. Następnie przechodzimy do zakładki obraz. No i tu mamy naszą kartę graficzną. Miałem jeszcze kartę graficzną z Celon, aczkolwiek ja korzystam z tej, która jest moją jakby taką główną, wykorzystywaną. Tutaj nadajemy sobie oczywiście rozdzielczość bazową, czyli tam wiadomo, ja ustawiłem sobie HD docelowo 16:9. Można także sobie ustawić tutaj Full HD, czy tak nawet mniejszą, to jest już obojętne. Tutaj oczywiście ustawiamy sobie liczbę klatek, w moim wypadku jest to 60 klatek na sekundę, ponieważ to jest maksymalnie na YouTubie w tym momencie, dlatego ja mam tylko 60 ustawione. Co dalej? Jeśli macie jakiś tam sprzęt z innymi Windowsami niż 10, 8 czy tam 7, polecam wam zaznaczyć tą opcję, ponieważ to zwiększy wam trochę FPS-y przy nagrywaniu, będziecie mieli płynniejszy ekran i tak dalej, to wyłącza takie przejrzystość pasków i tak dalej, to Aero, nie wiem co dokładnie to robi, no ale polecam bynajmniej to wyłączać przy nagraniach, bo to trochę upłynni wasze wideo. Przejdziemy dalej do dźwięku. No i w dźwięku mamy tutaj najlepiej domyślne, czy tutaj to jest przechwytywane urządzenie, to najlepiej domyślne. No i tutaj dajemy sobie mikrofon. No i pokaż tylko podłączone urządzenia i tutaj ustawienia już takie powinny być od razu. Co dalej? Skróty klawiszowe. Tutaj możemy sobie podpisać rozpoczęcie i zakończenie nagrania. Najlepiej sobie to podpisać pod jeden klawisz. Bo wiadomo, naciskamy jeden klawisz, naciskamy drugi raz na ten klawisz i po prostu nam się kończy nagranie. No i przechodzimy do zaawansowanych. Tu jest już wyższa szkoła jazdy. Z reguły program, jeśli będziecie chcieli streamować, sam wam pokażę, co będziecie musieli zmienić. Dlatego nie rozumiem, czemu jest tyle pytań, co zmienić i tak dalej. Osobiście ustawienia zaawansowane mam tutaj główne. Priorytet procesu mam wysoki. Czas buforowania sceny jest 700 milisekund, czyli to jest coś koło chyba 7 sekund, jeśli się dobrze orientuję. Tutaj mam obraz very fast. Profil encodera jest hide. Odstęp między klatkami kluczowymi jest 4 sekundy. No i tutaj reszta jest praktycznie taka, jak została defaultowo zrobiona. A co do dalszych zakładek, mam jeszcze tutaj zaznaczoną bramę szumów. Żeby tak jak przed chwilą wam pokazałem, w momencie kiedy ja na przykład nie będę mówił, tylko na przykład będę oddychał, żeby nie było tego wysłyszalnego. Po prostu tutaj polecam sobie zaznaczyć włącz bramę szumów i tutaj już musicie sobie odpowiednio do swojego mikrofonu, prawda, dobrać jak tutaj głośno tymi suwakami, jak głośno musicie sobie podgłośnić, ciszyć i tak dalej. Ja się tym nie będę teraz bawił, bo już sobie ustawiłem moją bramę szumu pode mnie.
No i tu mamy jeszcze przełącznik scen. To jest odnośnie chyba takich, między innymi reklam. Można to wykorzystać do reklam prawdopodobnie. Ja się w to jeszcze nie bawiłem, nie było mi to jakoś potrzebne. No i przejdziemy sobie do nadawania na żywo, bo jeszcze streamowanie ma tutaj właśnie drugą zakładkę. Tutaj także możemy zrobić, żeby nam się powtórka, czyli no nagranie robiło z streamu. Ja tego akurat nie wykorzystuję, więc tutaj się nie wypowiem na ten temat. Najpierw ustawię sobie odstęp 10 sekund. To tam jakoś tam do opóźnienia też nam daje chyba z 10 sekund. To oczywiście mamy na klucz streamu. I tu mamy zakładkę, na czym chcemy konkretnie sobie streamować. Mamy tutaj właśnie kilka portali streamerskich, między innymi Twitch, YouTube, Hitbox. No i takie chyba te bardziej znane, nie? No i chyba to by było na tyle, bo nie ma w sumie co się tutaj więcej rozgadywać. Dzięki serdeczne za oglądanie tego poradnika. Mam nadzieję, że wielu z Was pomogłem, bo część z Was naprawdę się pyta o to, jak ja ustawiam ten program. No ja mam go mniej więcej tak ustawionego jeszcze czasami, jak nagrywam, to zdarza mi się ściszyć tutaj, bądź tutaj mikrofon i w zależności od tego, jak widzicie, przesunę sobie tymi słuchawkami, tak tyle procent będę miał głośności mikrofonu. No ale to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego poradnika. Do zobaczenia. Cześć!